Witajcie! Nadciągnęły wreszcie hoverbike'i od Origina X1. Są trzy warianty. Bazowy, wyścigowy i nazwijmy to policyjny. Wersja bazowa jest uzbrojona w jedno mocowanie S1 i domyślnie ma tam podpięte działo laserowe M3A. Nie ma za to tarcz. Dostęp do wszystkich komponentów uzyskujemy przez wciśnięcie elegancko wpuszczonych w poszycie przycisków. Po otworzeniu owiewki uzyskujemy dostęp do schowka oraz ostatniego komponentu pod siedziskiem. Wersja wyścigowa nie jest ani uzbrojona, ani otarczowana. Prowadzi się bardzo podobnie do Noxa, zbliżonej konstrukcji od Aoboa. Wersja militarna, czy też policyjna, jako jedyna ma tarczę oraz uzbrojona jest również w jedno mocowanie S1, na którym domyślnie podwieszono laserowy repeater Badger. X1 dodatkowo wyróżnia częściowo zamknięta kabina, dzięki czemu złodzieje mają utrudnione zadanie. Na tle innych pojazdów tego typu widać, że X1 ma najbardziej zwartą konstrukcję. Wprawdzie Hoover Quad od Consolidated Outland jest krótszy, ale to X1 powinien zmieścić się do większej ilości statków. Nie licząc Hoover Quada, X1 jest najsłabiej uzbrojony. Zarówno Nox, jak i Dragonfly mają dwukrotnie większą siłę ognia. Dragonfly i Hoover Quad mają też dużo większe schowki. X1 to przede wszystkim styl,
bo pod innymi względami raczej ustępują odpowiednikom od innych producentów. Ucieszą się za to posiadacze 400 Dodge, ponieważ statki te wyposażone są w specjalną platformę do transportu właśnie X1. I to tyle na dziś. Dzięki. Do zobaczenia w kosmosie.